Barwny korowód, okazałe wieńce dożynkowe, stroje oraz pieśni ludowe i liczne stoiska to niektóre z elementów, których nie mogło zabraknąć podczas dożynek powiatowych. Gospodarzem święta plonów w tym roku była Wąwolnica. To jest wielkie wyróżnienie, dożynki powiatowe to jest święto kultury ludowej, święto, które wszyscy tutaj widzimy. Przede wszystkim obfitość, kultura, różnorodność, tradycja. To jest piękne, a ten rok jest dla nas wyjątkowy, ponieważ mamy już decyzję premiera o tym, że od 1 stycznia będziemy miastem, to znaczy odzyskamy prawa miejskie, bo warto pamiętać, że Wąwolnica nie nabywa ich od nowa, tylko odzyskuje to, co utraciła po haniebnej decyzji cara po powstaniu styczniowym, a właściwie po tym, jak nasi dziadowie angażowali się w powstanie styczniowe i za to zostali skarceni. Właśnie za to te prawa miejskie w Wąwolnicy zostały odebrane. Spore wyzwania przed Wami w tym roku, czyli jakby poświętujemy i bierzemy się do roboty? No, my cały czas jesteśmy w toku, można powiedzieć, bo mógłbym tu powiedzieć słowo o inwestycjach, które wykonujemy, ale to nie jest czas i miejsce. W każdym razie staramy się nie zatrzymywać z tymi zadaniami. Takim jednym z takich, o których chciałbym powiedzieć, to jest modernizacja placu targowego, tego historycznego miejsca, które doprowadzimy do takiego stanu, gdzie będzie można naszą gminę jeszcze lepiej eksponować, nasze dobra, nasze piękne tradycje, jakie chociażby dzisiaj możemy tutaj podziwiać. W trakcie niedzielnego wydarzenia dziękowano rolnikom za trud ich codziennej pracy przy zbiorach. Tradycyjnie wręczono też nagrody dla wyróżniających się gospodarzy. Rozstrzygnięto także konkursy dożynkowe, w których wybierano najpiękniejsze wieńce tradycyjne i współczesne. Najładniejsze stoisko, najsmaczniejszy chleb dożynkowy. Nagrodzono też wyróżniających się twórców ludowych. Dożynki w Wąwolnicy, fantastyczna impreza. Bardzo dużo stoisk, bardzo dużo dobra lokalnego, świetne zespoły folklorystyczne. Wspaniałe wieńce dożynkowe, a więc impreza fantastyczna. Miejsce też doskonałe, ponieważ jest zacienione, jest tutaj dużo drzew, nie praży nam aż tak bardzo słońce. Pogoda dopisała świetnie, jest fantastycznie naprawdę. A plony, jak widać po wieńcach dożynkowych, są obfite i oby tak było zawsze. Sezon jest ważny. Ważny ze względu na problematykę ogólnie żywieniową, bo mamy, co prawda, może w Polsce tego tak nie dotykamy, ale mamy kryzys żywieniowy. To jest niezwykle ważne, bo jest to nasz produkt na rynek krajowy, ale i też produkt eksportowy. Na tym rolnicy nasi mogą, mówiąc krótko, rozwijać swoją działalność, wzbogacić ten region i to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze. Pośrednio będziemy tu działać na rzecz rolnictwa poprzez celowe środki, poprzez celowe programy. Jeszcze w tym roku ruszają też programy w ramach KPO. Mówimy tutaj dedykowane do obszarów wiejskich w ważnym obszarze. To są obszary związane z retencją, z przeciwdziałaniem suszy. To będą dwa różne programy. Nabory będą jeszcze się odbierały w tym roku. To jest niezwykle ważne, bo z jednej strony mamy, co prawda, gradobicia, które skutkują czy ulewy, ale co do zasady zaczynamy mieć problem z wodą, więc to jest niezwykle ważne też dla obszarów wiejskich. Nie zabrakło oczywiście wspólnej zabawy przy występach licznych zespołów ludowych z całego powiatu. Gwiazdą wieczoru był zaś zespół Boys. Uniosła, pokazała, co niosła, więc i kartuszka uniosła, pokazała, co niosła, więc to nie było jak trona, lecz nie miało ogona, więc to nie było jak brona, lecz nie miało ogona.